Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Zazwyczaj, gdy myślę o samolocie F4F WildCAT opracowanym przez wytwórnię Graman, to przed oczyma mam Drugą Wojnę Światową Pacyfik i powietrzne starcia z japońskimi myśliwcami zero. Okazuje się jednak, że niewiele brakowało, by maszyny tego typu mogły znaleźć się w Polsce i wziąć udział w powietrznych zmaganiach nad Warszawą. W 1939 roku polskie władze wojskowe doskonale zdawały sobie sprawę z faktu, że wykorzystywane przez polskie skadry myśliwskie samoloty PZLP-7 i PZLP-11 są przestarzałe. I raczej nie będą w stanie nawiązać równorzędnej walki z niemieckimi bombowcami i myśliwcami. Był tylko jeden problem nie istniała nawet teoretyczna możliwość wprowadzenia do służby nowocześniejszych maszyn. PZLP-24 był traktowany przez polskie władze wojskowe jako maszyna przeznaczona na eksport, no i Polska musiała spełnić swoje zobowiązania eksportowe. PZLP-50, nazywany także Jastrząb był dopiero rozwijany i nic nie wskazywało na to, że samoloty te będą dostępne do wykorzystania w dającej się przewidzieć przyszłości, a inne projekty były albo jeszcze w fazie, gdy deska kreślarska, konstruktora i papier przyjmie wszystko, albo zostały odrzucone. Zresztą produkcja pierwszej serii samolotów jastrząb została na początku 1939 roku zawieszona. W tych warunkach wobec Działań podejmowanych przez nowego dowódcę lotnictwa, który zastąpił na tym stanowisku generała Ludomiła Rajskiego, konieczne okazało się poszukanie nowego sprzętu za granicą. Wybór polskich władz wojskowych padł na Francję i Wielką Brytanię, jednakże zagrywka Brytyjczyków była mistrzostwem świata i powinna stanowić dla naszych władz, także współczesnych, niedościgniony wzór tego, jak robi się interesy zbrojeniowe. Otóż brytyjska pomoc dla Polski przed wybuchem wojny polegała na tym, że Brytyjczycy udzielili nam nisko oprocentowanego kredytu na zakup sprzętu wojskowego, który mógł być zrealizowany tylko w Wielkiej Brytanii. Był jeszcze jeden haczyk. Mogliśmy kupować co chcieliśmy, ale najpierw musiały być zrealizowane potrzeby zbrojeniowe Wielkiej Brytanii. Ech, gdyby tak dzisiaj udzielać takich kredytów pewnemu państwu w Europie. No nic, pomarzyć dobra rzecz. Polacy najbardziej potrzebowali samolotów myśliwskich. W Wielkiej Brytanii planowano zakupić harikeny i niewielką ilość Spitfire'ów. Oprócz tego Polska chciała jeszcze kupić francuskie myśliwce MS406, jednakże oprócz oferty angielskiej i francuskiej pojawiła się także propozycja amerykańska, która zakładała dostarczenie do Polski kilku typów maszyn. Jednym z oferowanych wówczas samolotów był Graman F4F WildCAT, znany także pod mniej rozpowszechnioną wśród polskich fanów lotnictwa nazwą Graman G36. Oferta amerykańska obejmowała także inne maszyny, również w wersji dwumiejscowej, ale została odrzucona ze względów finansowych i terminowych. W praktyce nie było szans, aby w dającej się przewidzieć przyszłości samoloty produkcji amerykańskiej zostały dostarczone do Polski. Warto też wspomnieć o tym, że jak wynika z dokumentacji archiwalnej, zgromadzonej m.in. w Warszawskim Archiwum Akt Nowych, już po wybuchu wojny z Niemcami, Wiele amerykańskich przedsiębiorstw z branży lotniczej rozpoczęło prawdziwy szturm na polskiego atasze wojskowego w Waszyngtonie, któremu oferowano dziesiątki dziwnych propozycji dostaw sprzętu, wyposażenia dodatkowego i aparatury lotniskowej. Najbardziej interesującą ofertą było sprowadzenie do polskich trzech samolotów Wulti V1A. Dwie maszyny miały być fabrycznie nowe. Trzeci samolot miał wylatanych 400 godzin z 80 godzinami na zamontowanym obecnie w tym płatowcu silniku. Samoloty tego typu byłyby całkiem niezłą inwestycją, były to całkowicie metalowe, jednosilnikowe samoloty pasażerskie, rozwijające prędkość maksymalną około 360 km na godzinę. Maszyn tego typu. Na nieco większą skalę użyto jako bombowców podczas wojny domowej w Hiszpanii, gdzie korzystało z nich zarówno lotnictwo republikańskie, jak i nacjonalistyczne. Oferta amerykańska opiewała na 95 tysięcy dolarów, jednakże nie spotkała się z zainteresowaniem strony polskiej. Podobnie jak inne oferty lotnicze, zakup swoich samolotów proponowały także wytwórnie Brewster i Belanka. Załóżmy jednak przez chwilę przez ułamek sekundy, że dostawy samolotów Graman zostały zrealizowane i w Polsce pojawiły się samoloty G36. Jaką nazwę nadano by im w polskich warunkach, nawet nie próbuję sobie wyobrazić i pozostawiam to kreatywności szanownych widzów, ale chociaż bardzo tego nie lubię, to spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby. W 1939 roku Polska dysponowała co najmniej jedną eskadrą wyposażoną w samoloty tego typu. Podejmę także się próby porównania możliwości samolotów G-36 oferowanych Polsce z najlepszymi w tym czasie niemieckimi myśliwcami jednosilnikowymi, czyli BF-109E, które zostały wykorzystane przeciwko Polsce podczas kampanii wrześniowej. Bez względu na możliwości techniczne, duże znaczenie w przypadku wykorzystania samolotów ma taktyka ich użycia. W przypadku Polski bardzo dobrym rozwiązaniem było stworzenie Brygady Pościgowej, która w pierwszym tygodniu września otrzymała zadanie zapewnienia obrony powietrznej Warszawy, będącej celem niemieckich nalotów. Nieprzyjaciel ponosił spore straty zarówno od ognia obrony przeciwlotniczej, jak również na skutek działań naszych myśliwców. Jakie były te straty? Polecam dwa filmy o niemieckich stratach we wrześniu 1939 roku, które jakiś czas temu znalazły się na kanale, a które w przeciwieństwie do wielu dywagacji różnych autorów, historyków, amatorów i innych tak zwanych specjalistów zostały oparte na niemieckiej dokumentacji. Muszę przyznać, że jest in plus na korzyść Polski, choćby względem tak zwanych ustaleń Mariusa Emerlinga. Teraz jednak do brzegu. Założyliśmy, że do wybuchu wojny Polska mogłaby otrzymać ilość maszyn potrzebną do obsadzenia jednej w porywach dwóch eskadr. W polskim lotnictwie wojskowym w okresie poprzedzającym wybuch wojny dywizjon myśliwski składał się z dwóch eskadr po 10 samolotów każda oraz dwóch samolotów przydzielonych do dowództwa dywizjonu. Jeden z nich był należny dowódcy dywizjonu, a drugi znajdował się w dyspozycji tzw. oficera taktycznego. Ponadto na wyposażeniu eskadry bądź dywizjonu znajdowały się jeszcze samoloty łącznikowe, ale ich dzisiaj nie będziemy tykać. Wyposażenie eskadr było zazwyczaj jednolite. Dopuszczano do sytuacji, w której w jednej eskadrze latały samoloty tego samego typu w dwóch wersjach: PZLP-11 w wersji A i bardziej liczniejszej wersji C. Ale starano się unikać sytuacji, w której w jednej eskadrze znajdowały się dwa różne typy. Nie było mieszanych eskadr wyposażonych w PZLP 11 i PZLP7, były natomiast mieszane dywizjony. Przyjmijmy zatem, że we wrześniu Polska posiada 12 samolotów G36. Oczywiście maszyny te zostają z miejsca przydzielone do trzeciego pierwszego dywizjonu myśliwskiego, czyli jednostki na stopie pokojowej wchodzącej w skład warszawskiego pierwszego. Pułku Lotniczego. Przyjmujemy, że żaden z dostarczonych do Polski samolotów nie zostałby odesłany w celach szkoleniowych do Dęblina, a także, że Dywizjon Doświadczalny Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa po przeprowadzeniu prób i testów zwrócił testowany samolot do jednostki liniowej. W tej sytuacji prawie na pewno dwie maszyny zostałyby przydzielone do dowództwa dywizjonu, jeden dla dowódcy, drugi dla oficera taktycznego. Pozostałe 10 maszyn pozwoliłoby na wyposażenie jednej eskadry, a zaoszczędzone w ten sposób samoloty PZLP-11 trafiłyby na wyposażenie innej eskadry. Na nasze potrzeby przyjmijmy, że eskadrą, która dostałaby G36, byłaby 111 Eskadra Myśliwska posługująca się godłem kościuszkowskim. Biorąc pod uwagę, że eskadra ta wchodziła w skład brygady pościgowej, to jej dotychczasowe maszyny zostałyby zapewne w Warszawie i w sierpniu, na krótko przed wybuchem wojny, trafiłyby w ręce 123. eskadry myśliwskiej, która we wrześniu także wchodziła w skład brygady pościgowej. No a to zwiększyłoby możliwości tej eskadry, która w znanej nam historii latała na samolotach PZLP-7. Wróćmy jednak do 111., która w naszej wizji historii latałaby na G36. Wszystkie samoloty tego typu posiadały radiostacje pokładowe, które pracowały lepiej niż polskie odpowiedniki, więc piloci 111 eskadry mieliby zadanie naprowadzania na cel pozostałych eskadr, a raczej dowódców kluczy z tych eskadr, ponieważ to właśnie samoloty dowódców kluczy w pierwszym rzędzie wyposażano w radiostacje nadawczo-odbiorcze. Jednocześnie G-36 musiałby skupić się na zwalczaniu nieprzyjacielskiej eskorty latającej na samolotach myśliwskich Bf 109 i dwusilnikowych Bf 110. W obu przypadkach walki byłyby bardziej wyrównane niż w znanej nam historii, gdy Polacy latali na powolniejszych i znacznie słabiej uzbrojonych PZL P-11. Na pewno na konto pilotów 111 eskadry zapisano by więcej zwycięstw powietrznych, większe sukcesy odniosłaby także brygada pościgowa, natomiast wszelkie straty w sprzęcie byłyby bardziej dotkliwe niż w przypadku Konstrukcji samolotów PZLP 7 i PZLP-11. Raczej trudno wyobrazić sobie sytuację, by amerykańskie maszyny udało się doraźnie reperować, tak jak miało to miejsce w wrześniowej rzeczywistości. Myślę więc, że pod koniec pierwszego tygodnia wojny 111 eskadra miałaby 5-6 sprawnych samolotów, które utrzymywano by w stanie zdatnym do lotu, dokonując kanibalizacji wraków lub Poważnie uszkodzonych maszyn. Myślę też, że ocalałby co najmniej jeden samolot z dowództwa dywizjonu, gdyż dowódcy dywizjonów myśliwskich we wrześniu 1939 roku latali rzadko, ustępując miejsca młodszym pilotom. Na przykład w Lewowskim Dywizjonie Myśliwskim, który we wrześniu walczył w szeregach armii Łódź. Dowódca dywizjonu odstąpił swojego PZLP-11 młodemu pilotowi Główczyńskiemu, który stał się jednym z najlepszych pilotów kampanii wrześniowej. Wracając do naszego alternatywnego scenariusza, to w drugim tygodniu walk doszłoby zapewne do dalszych strat, które na skutek przebazowania brygady poza Warszawę byłyby bardziej dotkliwe. W sumie do końca kampanii przetrwałoby w sumie, a więc w dowództwie dywizjonu i jednej eskadrze, od pięciu do maksymalnie sześciu maszyn. Oczywiście. Możliwe, że część z nich nadawałaby się do przelotu z punktu A do punktu B, ale na skutek doraźnych napraw samoloty te nie nadawałyby się do prowadzenia na nich walk powietrznych. Nie wykluczałbym także utraty części maszyn po tym, jak brygada pościgowa została przebazowana na wschód, i mam tu na myśli straty wynikające np. z lądowania na niezbyt dobrze przygotowanym do tego celu lotnisku polowym. Kolejna kwestia: działania całej brygady pościgowej byłyby zapewne uwieńczone większą ilością zestrzeleń. Możliwe, że niemieckie straty wzrosłyby o jakieś 15-25%, ale nie byłyby to jakieś olbrzymie różnice względem tego, co znamy z kart historii. Sądzę, że Niemcy straciliby po prostu więcej myśliwców. Przejdźmy teraz do porównania Gramana G36 z niemieckim BF-109E. Na początek, uzbrojenie, które w wersji oferowanej Polsce miało składać się z 6 kmów. Przy czym autorzy opracowań nie sprecyzowali dokładnie o jaką wersję chodziło, o czym za chwilę. Graman 6 karabinów maszynowych kalibru 7,65 mm, BF-109E w najbardziej znanej wersji, 2 karabiny maszynowe i 2 działka. Tutaj przewaga po stronie amerykańskiej maszyny jest widoczna. 6 km to dość, by dosłownie rozerwać większość używanych w tym czasie samolotów bojowych. Natomiast spory problem stanowiłaby logistyka i dostawa amunicji. No, chyba że w miejscu amerykańskich km ów założyliby polskie km -y wzór 33. Trudno mi to jednak sobie wyobrazić, gdyż wymagałoby to dużo dodatkowej roboty, a ta z kolei wymagałaby czasu i tak dalej, i tak dalej. Idźmy dalej, ale tu już musimy zrobić kilka zastrzeżeń i wyjaśnień. Po pierwsze, żeby nie wyszło nam totalne oderwanie od rzeczywistości, to musimy ustalić sobie, jaką wersją był graman G36 oferowany Polsce. Francja dla swojego lotnictwa morskiego zamówiła samoloty G36A już jesienią 1939 roku i myślę, że ten francusko brytyjski marlet był generalnie tym który oferowano Polsce. Jest jeden minus tego rozwiązania: samoloty te były produkowane dopiero w 1940 roku, natomiast od lutego 1939 roku był dostępny prototyp XF4F3 i to właśnie wyczyny tej wersji, mówiąc językiem epoki, weźmiemy sobie do porównania. Po drugiej stronie, za podstawę do oceny, przyjąłem wersję BF-109E3, który był produkowany równolegle ze słabiej uzbrojoną wersją E1. Ta ostatnia miała cztery karabiny maszynowe, podczas gdy E3 dysponował dwoma działkami i dwoma karabinami maszynowymi, i dla mnie osobiście jest tą podstawową wersją BF-109E. Prędkość maksymalna BF-109E3 wynosiła 570 km na godzinę, więc PZL P11C z prędkością maksymalną rzędu 375 km na godzinę do niemieckiego myśliwca po prostu nie miał startu. A jak poradziłby sobie G36, nawet jeśli przyjmiemy dane dostępnego na początku 1939 roku prototypowego XF4F3, to i tak jest nieźle, bo prototyp ten rozwijał prędkość 537km/ godzinę, a więc nieco mniej od BF109. Spójrzmy teraz na wznoszenie. Dla BF109E podawana jest wartość w sekundach, dla F4F Wildcat podawana jest wartość w minutach, a ponieważ wiemy, że jedna minuta to 60 sekund, to po prostu pomnożymy wartość dla BF109E razy 60 i wówczas mamy 594 metry, podczas gdy w przypadku Wildcata jest dużo lepiej. 853 metry, dalej zasięg 560 km w przypadku BF-109 dla Wildcata to ponad 1400 km. W naszych warunkach pewnie nie trzeba by było tankować tych samolotów do pełna, więc byłoby troszeczkę zapasu. Można by było inaczej spożytkować tą moc z 1200-konnego silnika. No to przełożyłoby się na inne zachowanie samolotu w powietrzu. Reasumując, G36, znany lepiej jako Wildcat, byłby świetnym rozwiązaniem dla polskiego lotnictwa, gdyż dawał szansę na równorzędną walkę z samolotami niemieckimi. Niestety Polska się na podobne rozwiązanie nie zdecydowała, gdyż w praktyce nie było szans na dostarczenie tych samolotów w terminie, który pozwoliłby na ich wykorzystanie. Okazało się, że nie ma szans także na dostawy samolotów francuskich i angielskich, ale to już temat na inne spotkanie i. Inną rozmowę. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł Wam do gustu. Jeśli tak było, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, a jeśli macie taką możliwość, to także postawić mi wirtualną kawę, do której link znajduje się w opisie filmu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się tam na tej YouTubie i do zobaczenia się z szanownym Państwem.